Hej, super, że jesteś. Dzisiaj druga część materiału z zeszłego tygodnia o pierwszej kobiecie na krześle elektrycznym. Sekcję zwłok dziewczyny odbywającą się przy Hancock Street rozpoczęto właśnie o 16:00. Kiedyś takie sekcje przeprowadzano w domu. Odpowiedzialni za nią byli dr Moser, patolog, dr Alvin Henderson, drugi patolog, a nadzór nad trwającą 2 godziny sekcją sprawował koroner John Telap. Według wniosków raportu końcowego dziewczyna zmarła przez asfiksję. O stanie jej twarzy już ci powiedziałam, a dodatkowo wycinek żołądka został zabrany do badań laboratoryjnych i mikroskopowych. Śledczy podejrzewali, że dziewczyna mogła także zjeść zatrute jedzenie. Ponieważ William był w ciężkim stanie, to jego brat Theodore zajął się sprawami pogrzebowymi. I skoro o Theodorze mowa, to wraz z drugim bratem, Charlesem i ich rodzinami mieszkali niedaleko. Jednak te 3 rodziny nie widywały się. Bracia Williama nie tolerowali jego małżonki w żaden sposób. Generalnie, tak jak mówiłam na początku, Martha była sama jak palec. Tragedia, która spotkała Williama za to, była tym większa, że z 5 dzieci, które miał z Laurą, w wieku nastoletniego dożyła jedynie Ida. Jego ukochana żona i matka 5 jego dzieci, Laura Turner Place, zmarła 7 lat wcześniej, 15 października 1892 roku, w wieku zaledwie 37 lat. W tym czasie mała Ida miała jedynie 9. Tymczasem William, będąc jeszcze w szpitalu, opowiedział detektywom, co zaszło. Rankiem, według słów Williama, małżeństwo pokłóciło się, poza Idą i jej nagannym zachowaniem, także o pieniądze. Martha podobno była sprawczynią jakichś nietypowych, większych rachunków, wydatków, a jej małżonek nie dość, że odmówił ich zapłacenia, to jeszcze obciął jej tygodniowe kieszonkowe, twierdząc, że to z niego zapłaci za owe rachunki. Powrót do domu i dalsza część historii wyglądała natomiast tak. Cytuję. Rzuciła się na mnie biegiem wprost ze schodów. Gdy zauważyłem, że w ręce trzyma siekierę, było już za późno. Chciałem uciec, chciałem ostrzec swoją córkę, żeby nie wchodziła do domu. Ale w momencie, kiedy dosięgałem drzwi wejściowych, Martha mnie uderzyła. Jej oczy były nienawistne, zimne. Znów się zamachnęła. Potem czułem już tylko agonię i delirium. She came rushing down the stairs. I saw too late that she carried an axe. I wanted to escape, to warn my daughter not to enter the house. But as I tried to reach the front door, Martha struck me with an axe. Her eyes were cold with hate. She raised the axe again. After that, I only knew agony and a kind of delirium. Nie udało mu się wybiec na ulicę, ale jego krzyki zaalarmowały sąsiadów. Norrisa Waldona wraz z jego żoną i siostrą. Według mężczyzny wszyscy w trójkę słyszeli okropne jęki i płacz, a także krzyk morderstwo. Waldonowie także zdążyli już poznać temperament pani sąsiadki, więc Norris bez chwili zastanowienia i zwłoki pobiegł szukać policji. Traf chciał, że praktycznie na ich ulicy przechadzał się funkcjonariusz Harvey McCauley. Policjant wysłał Norrisa do apteki, by stamtąd telefonicznie zawiadomił posterunek. Sam w tym czasie udał się od razu do domu Place'ów. Drzwi nie dało się otworzyć, więc je wyważył. Tuż za nimi leżał nieprzytomny, krytycznie ranny William. W tym czasie sąsiadowi udało się skutecznie wezwać policjantów z najbliższego posterunku, czyli tego mieszczącego się przy Ralph Street. Niedługo później na miejscu zjawił się kapitan Innes, detektywi Becker i Mitchell, a także 2 ambulanse ze szpitala, no właśnie, St. John albo St. Mary. W karetkach nie znajdowali się jednak paramedycy,
a lekarze dr Fitzsimmons i dr Gormley. Nieprzytomny Will od razu został zabrany do szpitala. Ponieważ wszyscy obecni w tym momencie przy Hancock Street czuli zapach ulatniającego się gazu, to czym prędzej pobiegli na górę, gdzie znajdowały się sypialnie. Po wtargnięciu do jednej z nich od razu rzucili się, żeby otworzyć okna i prawie potknęli się o nieprzytomną, ale wciąż żywą, jak wiemy, Martę. Kobieta po odkręceniu kurków z gazem położyła się tuż przy nich i nakryła narzutą, żeby dobrze się nawdychać. Swoją drogą kurki porozkręcała do tego stopnia, że policjanci nie byli w stanie zakręcić ich do końca. W tym czasie przed domem zbierał się już tłum. Na miejscu pojawiło się też więcej funkcjonariuszy, którzy kordonem otoczyli wejście do budynku. Jednej osobie udało się jednak przedostać. Nieszczęśliwcem tym był Edward Scheidecker. I tak mówię nieszczęśliwcem, ponieważ mężczyzna ten był zaręczony z nastoletnią Idą. Gdy już dostał się przed oblicze kapitana Innisa, przedstawił się, powiedział kim jest, w sensie jakie są jego relacje w stosunku do rodziny i, rzecz jasna, zapytał co z jego ukochaną. Okazało się, że śledczy nie mieli bladego pojęcia. Dopiero on zaprowadził ich do sypialni dziewczyny. Ponieważ te drzwi też były zamknięte, to funkcjonariusz McCauley trzymał Edwarda w bezpiecznej odległości, a w tym czasie kapitan i dwóch detektywów wyważyli drzwi i weszli do środka. Na dzień dobry wszystkich uderzył zapach kwasu. Pod materacem znaleziono ciało dziewczyny. Okazało się, że macocha chlusnęła jej w twarz skoncentrowany fenol, w efekcie czego twarz Idy była koszmarnie oszpecona. Gdyby dziewczyna przeżyła, to nie za bardzo byłaby w stanie patrzeć na siebie w lustrze i to z dwóch powodów. Jednym z nich było właśnie oszpecenie jej twarzy, a drugim było to, że byłaby zwyczajnie niewidoma. Na głowie i na gardle widoczne były jeszcze zasinienia. Po powrocie do kuchni narzeczony dziewczyny próbował jeszcze nakarmić foksterierkę Trilby i jej szczeniaczki jedzeniem, które było na stole. Ale policja powstrzymała go, mówiąc, że jedzenie w całym domu zostało zatrute. Część Brooklynu, w której wydarzyła się tragedia, był oczywiście miejscem licznych wycieczek i spacerów. W ciągu jednego dnia owy dom potrafiło odwiedzić ponad 500 osób. Nie wspominając o uczniakach, czyli dzieciakach w wieku szkolnym, które po zajęciach wędrowały właśnie tam. Ale można tam też było zobaczyć całe procesje matek czy nianiek z dziećmi w wózkach. Martha Place miała też swoje miejsce w prasie. The Times z 8 lipca 1898 roku opisał ją w sposób następujący. Cytuję rzecz jasna. Jest raczej wysoka i szczupła, ma bladą, ostrą twarz. Jej nos jest długi i spiczasty. Podbródek ostry i wydatny. Usta cienkie, linia włosów przy czole cofnięta. W jej twarzy jest coś, co przypomina twarz szczura, a jasne, ale niezmienne oczy w jakiś sposób wzmacniają to wrażenie. Wygląda na kobietę o wielkiej sile woli i bezwzględnej determinacji. Momentem podczas procesu, gdy wyraz jej twarzy w ogóle się zmienił, był moment, kiedy jej mąż składał zeznania z ataku na własną osobę. Wpatrywała się wtedy w niego z sardonicznym uśmieszkiem. Uśmiech ten zresztą nie schodził z jej twarzy przez cały czas jego zeznań. Nie patrzył na nią. Nie można wyobrazić sobie większego kontrastu pomiędzy mężem i żoną. Jego wygląd jest wyrafinowany. Mówi cichym i przyjemnym dla ucha głosem. Poza jednym, może dwoma wyjątkami, kiedy prawnicy zapytali go o jego córkę, zeznawał bardzo spokojnie. Jednak przy tych pytaniach jego głos przepełniony był emocjami. Z drugiej strony było praktycznie niemożliwe, by jego żona posiadała jakiekolwiek emocje poza lekką ciekawością. To tyle The Times, a The World, jedna z gazet ówczesnego Nowego Jorku, pisała tak.
Marta była bardzo wysoka, ponieważ mierzyła sobie 2 m 14 cm, ale przy tym wzroście była raczej szczupła, ważąc jedynie około 70 kg. Wyglądała też na żylastą i muskularną. Jej dłonie były duże i kościste. Twarz nie należy do przyjemnych. Ma 48 lat. I włosy są przerzedzone i cienkie, w kolorze byle jakiego brązu, poprzetykane siwizną. Upinane w mały koczek z tyłu głowy. Jej twarz usiana jest zmarszczkami. Wygląda jak kobieta, która większość swojego życia spędziła na zamartwianiu się i na baniu się. Jej oczy są w kolorze zimnej szarości i nie patrzą wprost na osobę, która do niej mówi. Jej nos jest chudy, prosty, z szerokimi skrzydełkami. Usta zaciśnięte mocno do zębów. Są cienkie i blade. Czoło niskie i wąskie. Podbródek jest pełny po bokach, ale na środku schodzi niemal w szpic. Ma wystające kości policzkowe, a jej szczęka jest kwadratowa. W sumie twarz jest dziwna. Dla osób, które wiedziały, co uczyniła i widziały ją wczoraj po raz pierwszy, to twarz była właściwa. Taka, która wyglądała na zdolną do znakomitego okrucieństwa, ale nie do brutalności. Detektyw Becker, który przebywał z nią cały czas od jej aresztowania w poniedziałek, aż do czasu przewiezienia jej i zamknięcia w więzieniu na Raymond Street wczoraj o 16, powiedział: ma okrutną twarz, okrutne serce i jest świetną aktorką. Wiadomości o czynie, którego dopuściła się Matthew, spowodowały spore zamieszanie i zdziwienie w New Brunswick. Nie dość, że kobieta mieszkała tam wcześniej przez wiele lat i jest bardzo dobrze znana, to jeszcze jej pasierbica, Ida, także miała wielu znajomych w tym samym miejscu. Wszak dziewczyna spędziła tam ostatnie wakacje jako gość rodziny Hendricks-Villet, zamożnych sprzedawców odzieży. Wiele osób w okolicy wiedziało więc, kim jest śliczna rowerzystka z krótkimi loczkami, na których zawsze nosiła sfatygowaną czapkę wojskową. Skoro wspomniałam już Idę, to dodam coś jeszcze. Kilka miesięcy przed tragedią William wynajął prywatnego detektywa należącego do American Detective Association, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Detektywów, Frederica Farefkarga. Panowie mieli ze sobą pewne luźne powiązania, a mianowicie przyjaciółka Idy, Gertrude Ellebart, córka Anny M. Hobart, mieszkającej przy 268 Reid Avenue, była z owym detektywem zaręczona. W każdym razie zadaniem mężczyzny było śledzenie małżonki Willa i zdobycie dowodów, które pozwoliłyby mu rozwieść się z małżonką. Fred nabożnie chodził za obiektem swego śledztwa, ale kobieta nie miała nic na sumieniu. Czasami tylko wybierała się do New York, żeby odwiedzić swojego syna, a czasami odwiedzała brata w New Brunswick. I gdzie w tym Ida? Otóż ślub przyjaciółek miał być podwójny. To Fredowi przypadła rola poinformowania właśnie wspomnianej wcześniej przyjaciółki Gertrude, że ich wspólne marzenie się nie spełni. Marta planowała uczynić coś złego na kilka miesięcy przed tragedią. Już we wrześniu poprzedniego roku napisała kilka listów. Dwa z nich adresowane były do siostrzenicy lub bratanicy Grace Garretson. W liście z 20 września 1897 roku napisała: droga Grace Garretson, jeśli cokolwiek mi się stanie, proszę weź $200 dla siebie i zachowaj resztę dla mojego syna Rossa, kiedy ten osiągnie pełnoletność, by wykorzystał je w dobrym celu. Mam nadzieję, że zastosujesz się do mojej prośby. Przesłała jej też dwie książeczki bankowe, jedną o numerze 103086 Howard Savings Institution of Newark, czyli Instytucji Oszczędnościowej Howarda z Newark, na której znajdowało się $1,074.08, oraz drugą o numerze 312312, tym razem z Brooklyn Savings Bank, czyli wspomnianego wcześniej Brooklińskiego Banku Oszczędnościowego, na której znajdowało się
$213.83. Pozostałe cztery listy napisała do swojego brata Petera Garretsona, będącego mistrzem bagażowym w Pennsylvania Railroad, czyli na kolei w Pensylwanii. Praktycznie wszyscy członkowie rodziny Marty nie żyją. Z braci został jej jedynie wspomniany wcześniej i mieszkający przy 318 Seaman Street w New Brunswick Peter. Mężczyzna był w szoku, dowiedziawszy się o tym, co uczyniła jego siostra i w jakie kłopoty się wpakowała. Powiedział wtedy: gdy dotarłem do Jersey City dziś rano, próbowałem dostać się na Brooklyn, żeby zobaczyć się z Matty, ale nie mogłem wydostać się z wybrzeża. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że jest szalona. Wszystkie te historyjki, że była zazdrosna o Idę, nie mogą być prawdziwe. Ona kochała tą małą dziewczynkę. Odkąd była zmuszona oddać swojego syna Rosa, by zamieszkał z nieznajomymi, bała się o niego i zamartwiała. Była do niego cudownie przywiązana. Uważam, że jej rozmyślania nad tym, jak odzyskać swojego syna, całkowicie poprzewracały jej w głowie, a ta głowa od czasu wypadku i tak nie była w porządku. William Place przeżył zamach na swoje życie i w sądzie był kluczowym świadkiem oskarżenia. Ponieważ już wiesz, że została skazana na krzesło, a uzasadnienie nieskorzystania z prawa łaski przez Roosevelta, zacytuję ci po odczytaniu sentencji, to teraz powiem ci, jak to się stało, że w ogóle kobieta zasiadła na krześle. W dzisiejszych czasach bardzo popularne i takie wyświechtane jest powiedzonko kobieta kobiecie. I w tym wypadku, poza tym, że Marta zabiła Idę, to niejako wmieszana była jeszcze inna kobieta. Żeby było weselej, także miała na imię Ida. Otóż, jak wiesz z poprzednich moich podcastów, końcówka XIX wieku była czasem nieprzychylnym płci słabszej. Kobiety nie mogły decydować o sobie, nie miały prawa głosu i dopiero w okolicach 1910 roku dało się słyszeć wyraźnie głosy sufrażystek. Ale 11-12 lat wcześniej w Nowym Jorku trwała debata odnośnie praw kobiet. Specyficznych praw, muszę dodać. Gdybano nad tym, czy kobiety w ogóle powinny być skazywane na karę śmierci. W połowie lutego 1899 roku na spotkaniu Nowojorskiego Stowarzyszenia Medyczno-Prawnego jedynym żeńskim mówcą była Ida Trafford Bell. Jej przemowa spotkała się z aplauzem ze strony kobiet siedzących na widowni. Cóż powiedziała takiego, że warte było poklasku? Pozwól, że zacytuję. Nalegam, by płeć piękna miała dokładnie takie samo prawo do bycia straconym na krześle elektrycznym jak mężczyźni. Taki właśnie cytat z jej słów pojawił się w New York Times 16 lutego 1899 roku. To są te momenty, kiedy z feministek robią się feminastki. Nie wiem, jak pusty Sagan trzeba mieć na karku zamiast głowy, żeby wnosić takie postulaty. Także kobieta kobiecie, pogratulować. A teraz wróćmy do samej sprawy. Znany nam już kapitan Innis zażądał zwrotu kufra Marty nadanego przez gosposię w dniu tragedii wraz z zawartością. Żądania żądaniami, a kolej odmówiła wydania rzeczonej przesyłki do czasu ustalenia prawowitego właściciela. Gdyby cię to interesowało, to nadanie takiego kufra w owym czasie kosztowało $25. Jej proces przed ławą 12 przysięgłych i sędzią Hurdem rozpoczął się 5 lipca 1898 roku. Oskarżycielem był wspomniany już wcześniej Maguire. Obrońcami kobiety, kosztownymi podobno, byli Howard McSherry z New Jersey oraz Robert Van Eiderstein z Nowego Jorku. Linia obrony kobiety? W zasadzie żadna. Zwyczajnie postanowiono zaprzeczać i mówić, że Marta jest niewinna, nie mogła uczynić tego, co jej zarzucają.
Oczywiście, jakiekolwiek zeznania kobiety natychmiast pogrążyły tą linię obrony, a na dzień dobry Mati stwierdziła, że cokolwiek się stało, to winna jest jej ofiara. Nie, żebym coś mówiła, ale taka strategia nigdy nie jest dobrze widziana przez ławników. W przeciągu zaledwie godziny kobieta zdołała obrócić tych 12 członków ławy przysięgłych przeciwko sobie. Oczywiście mówiła, że nie chciała nikogo zabić, że nie chciała nikogo oszpecić, odmówiła podania informacji, gdzie zdobyła fenol, kiedy go zdobyła i gdzie podziało się oryginalne opakowanie. Informacje te były w sumie o tyle istotne, że kobieta posiadała go w skoncentrowanej formie, mówię o fenolu, a zazwyczaj używany był rozcieńczony. Nie chciała tego powiedzieć, wyglądało to źle. Powiedziałaby, to okazałoby się, że albo dłuższy czas temu planowała swoje działania, albo że kłamie. Tak źle i tak niedobrze. Koniec końców narada ławy przysięgłych trwała mniej niż 4 godziny, po czym werdykt brzmiał: winna zgodnie z oskarżeniem, bez rekomendacji łaski. Gdyby taka rekomendacja się pojawiła, to prawdopodobnie Mati zostałaby skazana na dożywocie. Wyrok został jej odczytany 12 czerwca 1898 roku. Po takiej sentencji wysłano pismo do ówczesnego gubernatora stanu Nowy Jork, Theodora Roosevelta, z prośbą o łaskę. Dokładnie chodziło o to, żeby zamienić jej sentencję właśnie prawdopodobnie na dożywocie. Roosevelt jednak odmówił. New York Times z 16 marca 1899, cytując jego słowa, napisał: nie ma bardziej bolesnej sprawy dla gubernatora niż apel o zatrzymanie wymiaru sprawiedliwości celem uratowania kobiety przed karą śmierci, gdy wina tej kobiety została jasno udowodniona i nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby stanowić okoliczności łagodzące co do przestępstwa. Gdybym miał jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do winy, gdyby istniało jakiekolwiek przesłanie do ingerencji w przebieg wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie, powinienem się wtrącić. Ale nie ma podstaw do ingerencji. Jedyny inny przypadek kary śmierci, który miał miejsce na początku mojej kadencji, dotyczył mężczyzny, który zabił żonę. Odmówiłem rozpatrzenia próśb kierowanych do mnie w imieniu mężczyzny, gdy przekonałem się, że naprawdę popełnił ten czyn i że był w tym czasie zdrowy na umyśle. W tamtym przypadku kobieta została zabita przez mężczyznę. W tym kobieta została zabita przez inną kobietę. Prawo nie rozróżnia płci w takim przestępstwie. To morderstwo było szczególnie opracowane i okrutne. Gdybym zaingerował w bieg prawa w tej sprawie, mogłoby oznaczać to tylko jedno, że nigdy później, w żadnych okolicznościach, nie należy wymierzać kary śmierci żadnemu zabójcy, nawet jeśli ofiarą była sama kobieta i pomimo, że tortury tej ofiary poprzedzały jej śmierć. Na tej właśnie podstawie Roosevelt odmówił zamiany kary śmierci. Martha Place nie była pierwszą kobietą skazaną na krzesło. Przed nią było jeszcze Lizzie Halliday w 1894 i Maria Barbera w 1895 roku. Lizzie została jednak odesłana do Wariatkowa, gdzie tak na marginesie jeszcze później ukróciła życie jednej z pielęgniarek, a Maria została uniewinniona, w efekcie czego Marta była pierwszą kobietą, na której owy wyrok wykonano. Przed samym wykonaniem wyroku pojawiły się pewne trudności natury technicznej i powiedzmy obyczajowej. Wiadomo, że wtedy kobiety ubierały się zupełnie inaczej. Bluzki były zapięte pod szyją z długim rękawem, spódnice do samej ziemi, a gdzieś tą elektrodę w końcu trzeba było przymocować. Zdecydowano, że rozetną jej suknię i zamocują odpowiedni sprzęt na jej kostce, a nie jak to miało miejsce dotychczas na łydce. Swoją drogą to też niezłe, nie? Skazują kobietę na krzesło elektryczne, w sensie umrze tak czy inaczej, a oni dbają nad tym, czy dotknąć ją w łydkę, czy nie. Tą historyczną egzekucją zajął się Edwin F. Davis.
i zrobił to na tyle umiejętnie, że według świadków kobieta zmarła od razu. Pamiętnym dniem był 20 marca 1899 roku. W sumie była 46. osobą straconą na krześle w Nowym Jorku. W dzień egzekucji uczesano ją tak, żeby nie było widać ogolonego pod elektrodę miejsca. Była spokojna, nie panikowała. Do pokoju, w którym stało krzesło, weszła tuż przed 11:00, ubrana na czarno i trzymając w ręku Biblię. Miała na szyi jeszcze kawałek białego materiału, nie wiem czy nie coś a la koloratka, i zapytana o to powiedziała, że to w przypadku, gdyby jednak otrzymała prawo łaski. Zapięcie do krzesła i przymocowanie wszystkich rzeczy technicznie zajęło mniej niż 3 minuty. Jej ostatnimi słowami były: Boże, pomóż mi, Boże, miej litość. Po tych słowach o 11:01 Davis opuścił dźwignię i 1760 V popłynęło do elektrod. Lekarz więzienny dr Irwin skomentował wykonaną egzekucję w sposób następujący. To najlepsza egzekucja, jaka kiedykolwiek miała tutaj miejsce. W pokoju dla świadków miało prawo przebywać jedynie 12 osób. Generalnie kwestia świadków została załatwiona pomiędzy Rooseveltem a naczelnikiem więzienia Sing Sing, Omarem Sagem. Poza oficjalnymi świadkami egzekucji zezwolił on na wejście reporterów jedynie stowarzyszonych w Associated Press i z New York Sun. Reportera z New York Sun wysłał na miejsce nie kto inny niż sam Joseph Pulitzer, a jego wysłannikiem okazała się kobieta, Kate Swan. Na następną kobietę pokój dla świadków musiał czekać aż do 29 stycznia 1920 roku, czyli praktycznie 30 lat. Grób Martha Place znajduje się na Cedar Hill Cemetery w East Millstone. Ta rodzinna parcela Garretsonów mieści się w hrabstwie Somerset w New Jersey. William ożenił się po raz trzeci. Jego wybranką tym razem okazała się Isabel McReynolds. Mężczyzna w spokoju dożył 70. Pierwszy mąż Marty, Wesley Savakul, czyli Wesley May, także ożenił się ponownie z Annie Catherine Estes, z którą doczekał się kilkorga dzieci i dożył bardzo sędziwego wieku, bo 95 lat. Drugą żonę poślubił już jednak ze zmienionym nazwiskiem. Mam nadzieję, że ten szczególny odcinek, a w zasadzie to szczególne dwuczęściowe opowiadanie, było Ci nieznane i było dla Ciebie interesujące. Ponieważ była tutaj i pierwsza kobieta na krześle, która doczekała się tego krzesła, tak to powiedzmy, i informacje o tym, jak w ogóle do tego doszło, czyli że odpowiedzialna tak naprawdę za to była inna kobieta. I tutaj pewnie wielu dopatrzy się karmy, ponieważ pasierbicą była Ida, a lobbystką odnośnie krzesła elektrycznego też była Ida. Całkiem sensowne uzasadnienie Roosevelta i jego odmowy prawa łaski. No i jeszcze na sam koniec pan od Nagrody Pulitzera, Joseph, który wysłał jako reportera New York Sun właśnie kobietę, co było bardziej niż niespotykane. I mówię, później trzeba było na to czekać kolejne 30 lat. Więc na dzisiaj to już jest wszystko. Ja lojalnie uprzedzam, że komentarze ewidentnie świadczące o tym, że ktoś słuchał kompletnie bez zrozumienia i po prostu walił po klawiszach, byle tylko coś napisać, tym razem dla odmiany będą usuwane. Ponieważ odcinek zawiera kwestie historyczne, a nie dyskusje na temat słusznych lub nie postulatów feminizmu, tak to ujmę. I ja przyznam szczerze, że chciałabym robić więcej takich odcinków, takich naprawdę ciekawych, interesujących i takich, których nie znajdziesz nigdzie indziej, ale do tego zdecydowanie potrzebuję Twojego wsparcia. Tak więc wyświetlenia, łapki, komentarze, udostępnienia, polecenia i na koniec członkostwo. No i co? No dzisiaj to jest wszystko. Dzięki raz jeszcze.
że spędziłaś ten czas ze mną, a tymczasem dobranoc.